STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Sem dúvida que esse é um grande ponto, que é o facto de nos últimos anos realmente terem ficado e terem lutado pelo campeonato polaco, e isso é de facto muito meritório e tem que traduzir obviamente numa equipa que é forte. Bez wątpliwości to jest zespół, który nie jest przypadkowy. Dwa razy pod rząd zajmował drugie miejsce w tabeli. Jest na pewno mocny zespół w lidze. Jest zespół ograny, które dużo się nie zmieniło i to na pewno pod tym kątem nie będzie łatwo. Wiadomo, że przez informacje, które dostaliśmy, to jest zespół, który bardzo dobrze się czuje w kontrataku, podbiorze piłki. Wiadomo, faza przejścia z obrony do ataku i musimy na to zwrócić jej uwagę. Wiadomo, że to są ważne rzeczy, doświadczenia, tym bardziej, że gramy w europejskich pucharach, ale ja sobie o sobie mogę też powiedzieć, że kilka lat temu nie było doświadczony, jak debiutowałem w Lidze Europy. Ale no wiadomo też, że to są bardzo ważne i jutro będziemy mieć kilku zawodników, które po raz pierwszy debiutują, powtarzam. Ale uważam, że mimo wszystko mamy dobry zespół i to wszystko, co trener nam przekazywał, jeżeli będziemy wykonać dobrze, dokładnie na boisko, to jestem przekonany, że będziemy zagrać dobry mecz. Też ten jest na tyle inteligentny, żeby też potrafił wykorzystać to, co zostało z tego sezonu, połączyć z tej nowe rzeczy, które trener prowadził. Ja uważam, że na pewno będzie pomagał i będziemy po prostu wykorzystać jego filozofię i po prostu się przygotować. Mam nadzieję, że wszystko, co jest nowe, będzie po prostu dobrze funkcjonował. I wiadomo też, że trener potrzebuje, nie tylko trener, ale same nowe rzeczy potrzebują trochę czasu, żeby dobrze funkcjonować. Tarantini mówił bardzo często o nowej idei, nowej filozofii. Czy mógłby pan powiedzieć pokrótce, jaka jest ta pana filozofia gry drużyny Rio Ave? Wiadomo, że zawodnik Tarantini powiedział właśnie o filozofii, o nowy sposób grania. Tak jak teraz, tak jak też mówił wcześniej, że nowe rzeczy, które trener prowadził, ale przede wszystkim trzeba wykorzystać rzeczy, które było dobrze zrobione, nie tylko ostatni sezon, ale przez ostatnie dwa lata. I jak najbardziej trener chce skorzystać z tego i dodać swoje też filozofie, swoje idee gry, żeby to dobrze funkcjonować. Quer ser então, fundamentalmente, em tentar conseguir controlar o jogo com a bola i dessa forma potenciar as características dos jogadores que temos. No wiadomo, że nasza idea jest kontrolować mecz, wykorzystać możliwości każdego zawodnika, żeby zespół dobrze funkcjonował na boisku. To dla niego ci zespoły, którzy grają wcześniej, zaczynają wcześniej, jeżeli chodzi o mecz ligowy swój, to według niego mają trochę przewagę, tak? Bo wiadomo, że gra o coś i wtedy trener tak naprawdę można korygować jak najszybciej i przygotować się do następnego meczu, który wiadomo, że jest tak jak teraz Liga Europejska. Jeden i drugi zespół mają ta sama szansa, 50-50. My jako zespół, który przyjechał z 20 zawodników, z tym 6 są z tamtego sezonu, ale mimo wszystko nie będziemy i nie chcemy szukać wymówki, że jesteśmy nieograni i takie typu rzeczy, bo chcemy właśnie walczyć równo z równie, także i będziemy to zrobić. My zdajemy sobie sprawę, że jest bardzo trudny rival, będziemy mieć sporo problemów, żeby awansować, ale z drugiej strony Jaga też będzie miał swoje problemy, także jest
bardzo trudny rywal i będzie bardzo trudna walka do awansu. Respeitamos muito o trabalho do seu treinador, do Jagiellonia. Tem feito um trabalho notável, é uma equipa extraordinariamente bem organizada, mas tem os seus pontos fortes e fracos, como já foi questionado por alguns jornalistas e como respondeu Ivan Tarantini, e portanto, concluindo, é realmente 50-50. My bardzo szanujemy Jagiellonię, szanujemy pracę trenera, który wykonuje naprawdę fantastyczna praca. Jest zespół, który jest bardzo dobrze zorganizowany. Tak jak mówiłem, mają przewagę o tym, że jest ta sama prawie jedenastka, która grała w tamtego sezonu. I zdajemy sobie sprawę, że bardzo, bardzo trudne spotkanie. STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.